Witam. Cyfronomikon 2012. Świeżo po E3, bo chyba tydzień temu było E3. E3, ta śmiechu warta impreza, na której nic nie zapowiedziano, co by mnie zainteresowało. No, trochę przesadzam, bo Halo było... The Last of Us. Nie posiadam już PlayStation 3, ale ta gierka to jest masakra. Nie wiem, może będzie trzeba zakupić znowu Sonkę. Ale najważniejsze, nikt nic nie powiedział o nowej generacji konsol. Na to w sumie tylko czekałem. Obejrzałem konferencję Microsoftu. Genuad, no dno. Mamy teraz Kinecta, Move'a i tego Wii U, tablopada, nie wiem jak to się nazywa. Skoro oni nie dają nowej generacji, to ja postanowiłem przerzucić się na kompa, bo to jest taka jakby lekka nowa generacja. Tutaj graficznie, no miażdży. I killer, nie wiem, hejtujesz strasznie pecety, ale to jest właśnie pecet. Ja tu mam Joya, tutaj mam telewizor i sobie jadę w gierki pecetowe identycznie jakbym jechał z konsoli. Jedynie nie mam achievementów i nie mam komunikacji głosowej, ale zawsze mogę włączyć Skype'a albo kupić drugie baterie, odpalić drugiego Joya i w tle rozmawiać z kimś na Xbox Live'ie, czyli to nie jest żaden problem. Dla mnie ta generacja już się skończyła. Coś czuję, że Dishonored, Far Cry, Crysis, to wszystko będzie na kompa. No a teraz przejdźmy do gierki, która zabrała mi ostatnio cały dzień. Tydzień temu włączyłem, sprawdzić. Nawet się, jak zajrzałem, która w ogóle jest godzina. 8 godzin na zegarku mi strzeliło. Nawet nie wiem kiedy. Risen 2. Nie będę zaczynał jak w recenzjach, kto jest odpowiedzialny za ten tytuł, co to za rodzaj gry, bla 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 i tym podobne. Każdy fan Gothica to wie. Pierwsza część wyszła na kochanego Xboxa, ale no nie oszukujmy się, za konwersję na konsolę odpowiedzialny był chyba jakiś pingwin, bo tak zjebać Risena to normalnie sztuka. Ja oczywiście jako maniacki fan, Gothic to moja najlepsza seria RPG ever, nie mogłem przejść obojętnie i nastukałem w pierwszej części gdzieś tak około 50 godzin, może nawet ponad 50. Dlaczego wspominam o pierwszej części? Ano dlatego, że jestem niemal pewien, że Dark Waters też zostanie na konsoli delikatnie mówiąc spierdolony. Dlatego najlepszym wyjściem jest zagrać w to na pececie. Killer milcz! Popatrz na grafikę. Ja nie stawiam jej na pierwszym miejscu, ale musisz przyznać, że lepiej jak jest ładnie niż jak ma być brzydko. Bo jest strasznie odwiedź. Ta wyspa żyje, dżungla aż się prosi, żeby ją zwiedzić. Burza z piorunami o poranku urywa łeb, ale grafika przecież nie jest najważniejsza, co niektórzy mówią. Dobra, klimat i gameplay. Tak, fani Gothica, Risen Dark Waters powraca na tron RPG-ów. Wyspa jest niebezpieczna, zamieszkana przez małpy, jaguary, aligatory, guste. To z tych takich normalnych, ale oczywiście są jeszcze takie bardziej fantazy potworki, typu wielkie termity, olbrzymie krady, gule i tym podobne. Strasznie czuć w tej gierce klimat Piratów z Karaibów. Tu jest pięknie, inaczej. Gra jest oczywiście nieliniowa, więc możemy olać główny wątek i zabawić się, nie wiem, w zbieranie skarbów, jakąś eksplorację terenu. Jak w każdym Gothicu mamy zawsze do wyboru dwie frakcje i tylko do jednej możemy się przyłączyć. Jeśli olejemy, przyłączymy się do jednej, zamknie nam się przejście z drugimi, to zawsze tak było. No tak bez spoilerów, tylko powiem, że... jestem z Inkwizycji, to ogólnie jesteśmy z Inkwizycji, ale mamy tajną misję Undercover i mamy wstąpić do piratów jako szpieg. Ale już po ograniu tych kilkunastu godzin raczej zleję Inkwizycję. Piraci mi się jakoś bardziej podoba. Szkoda mi ich zdradzać, tych alkoholików. Właśnie. Ależ oni tu kurwa chleją, to poezja. Apteczki zastąpiono rumem, grogiem, winem chyba. Nie wiem, czy flaszka jest. Piracka brać chwali ostro. System walki jest fajny, ale... Po Dark Souls, po ograniu Dark Soulsa już chyba mnie nic nie zrobi na mnie wrażenia. Teraz taki minus, bo największym minusem, który jest dla mnie, to jest dubbing. Jest tak spierdolony moim zdaniem. Ale przymknąłem na to oko i gram po polsku. Chuj tam. Zdarza się, no jest straszne. Ogólnie gierka rządzi. Fanom gotików nie muszę chyba mówić, że w to trzeba zagrać, a reszta ludzi, którzy lubią RPG? Cóż, mogę powiedzieć, polecam. Jeśli jesteście przeciwnikami grania na PC-cie, to musicie poczekać do... Chyba to było 3 sierpnia, jak dobrze pamiętam. Tak, 3 sierpnia wtedy gierka się ukaże na Xboxa. Nie mam pojęcia, czy wychodzi też na trójkę Sonkę, ale
przez PS3 nikogo. No może jak już wyjdzie The Last of Us, to wtedy wszystkich. Podziwiajcie piękne wyspy, ja z panem grać. Nara.